Witam Państwa w pierwszej części poświęconej mechanice płynu, a dokładnie ćwiczeniom z mechaniki płynu. Klasycznie, jak to zazwyczaj w mechanice płynów, zaczniemy od tego, co jest najprostsze, czyli od pomiaru ciśnienia. Nie będę tutaj przedstawiał teoretycznych aspektów tego, czym jest ciśnienie, skąd ono wynika i jakie mierzymy. Natomiast zaczniemy od tego, czym jest urórka. Jeżeli taka potrzeba uzupełnienia tej wiedzy teoretycznej by istniała, dajcie znać w komentarzach. Nagram na ten temat osobny film. Natomiast tutaj skupmy się tylko na ćwiczeniach. I jak już powiedziałem, zaczynamy od prostej urórki. Urórki, czyli urządzenia, najprostszego chyba urządzenia na świecie, które jest niczym innym niż szklaną, wygiętą rurką, w której w normalnym przypadku, gdy nie przykładamy ani z tej strony żadnego ciśnienia lub przykładamy ciśnienie po prostu atmosferyczne, no to poziom cieczy jest w niej równy. Jeżeli natomiast teraz z jednej strony przyłożymy powiedzmy nadciśnienie P1, a z drugiej strony jest tylko ciśnienie PA, tu napiszemy P1 plus PA, żeby sobie zaznaczyć, że P1 to jest tylko nadciśnienie, a nie ciśnienie bezwzględne, no to w takim przypadku to ciśnienie przepchnie nam ten poziom wody w dół, tak? A jeżeli ten poziom zostanie przepchnięty w dół, no to do góry pójdzie po tej stronie i ciecz będzie wyglądała, wypełniała naszą rurkę tak, jak zaznaczyłem. Zwróćmy sobie uwagę, że wskutek takiego przesunięcia się cieczy powstaje pewna różnica wysokości, dajmy sobie na to, że to jest delta H. I co jest bardzo ważne? W przypadku pomiarów ciśnienia zawsze musimy tak naprawdę zacząć od czegoś takiego, jak wyznaczenie płaszczyzny ekwipotencjalnej. I już tłumaczę, o co chodzi. W zadaniach na ciśnienie, gdy uwzględniamy ciśnienie hydrostatyczne, bo tak naprawdę głównie ciśnieniem hydrostatycznym będziemy się w tej części zajmować, no ciśnienie hydrostatyczne jest generowane przez grawitację. A jeżeli mamy grawitację, no to jest energia potencjalna. Można powiedzieć więc, że ciśnienie hydrostatyczne jest pewną formą energii potencjalnej, więc wpłynie. I teraz, tak jak w przypadku zadań z mechaniki na energię potencjalną i kinetyczną, wyznaczamy sobie pewną linię, dla której energia potencjalna jest równa 0. Najczęściej to jest linia związana z naszym gruntem. Tak samo w zadaniach z mechaniki płynów możemy też taką linię zaznaczyć i to jest tak zwana linia zerowego potencjału, czyli my sobie przyjmujemy, że w tym miejscu potencjał naszego płynu, czyli ciśnienie naszego płynu jest zerowe i musi być oczywiście na tej linii wszędzie to ciśnienie równe. I teraz jak to sobie wyznaczyć? W przypadku, gdy mamy taką urórkę, tu oczywiście dalej może być coś podpięte, to zawsze patrzymy, gdzie ciecz jest w niższym miejscu i od tego miejsca my będziemy tą naszą wartość zero przyjmować. Jeżeli urórka byłaby odwrócona i byłaby taka pozycja, no to oczywiście przyjmujemy nasze V0 jako wyższą cieczy, tak? Ten wyższy poziom cieczy. No bo teraz zobaczcie, kiedy ciśnienie jest równe co do wartości w tej samej cieczy, w polu grawitacyjnym? Po pierwsze, wtedy, kiedy znajdujemy się cały czas w tej samej cieczy. Zobaczcie, że zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu my się znajdujemy w tej samej cieczy. Oraz wysokość, na której względem naszego pola grawitacyjnego znajduje się ta płaszczyzna cieczy, też musi być taka sama. No to jeżeli przyjmiemy sobie, że Ziemia jest płaska, tak, czy przynajmniej w przybliżeniu, no to odległość, gdzie ta Ziemia by nie była, czy tu, odległość do tego punktu i do tego punktu jest taka sama. I teraz od tej wartości będziemy sobie liczyli ciśnienie. No i zgodnie z ciśnieniem hydrostatycznym pamiętamy, że pH, tak, równa się rho gh, gdzie rho to jest gęstość cieczy. G to jest przyspieszenie grawitacyjne. A h to jest wysokość słupa
cieczy. I teraz tak. Zauważmy, że być może byliście uczeni w taki sposób, że tego tutaj nie było, czyli pH nie było równe rogie H, tylko było równe gamma H, gdzie gamma to było ciężar właściwy cieczy. No i oczywiście, ponieważ to jest ten sam wzór, z tego wynika, że gamma to się równa ρ razy g, tak? A i są one takie same co do wartości. Dobra, to mamy zrobione, czyli podstawy znamy, a teraz przyjrzyjmy się jakiemuś zastosowaniu w zadanku. Ja w czasie rozwiązywania tych zadań będę korzystał z książki Podstawy obliczeń z mechaniki płynów autorstwa Elżbiety Janusza Kubrak. Jeżeli korzystacie z jakiejkolwiek innej książki, polecam Wam sobie zajrzeć do tej, ponieważ tutaj również bardzo dobrze opisane są podstawy teoretyczne. Natomiast no, zadania są tylko zadaniami i z jakiej książki byśmy nie korzystali, to będą one opierały się na tych samych podstawach. I zaczynajmy. Zadanie pierwsze. Zwróćmy uwagę, że jest to zadanie 1-3. Ja będę wybierał tylko te najciekawsze, moim zdaniem przynajmniej najciekawsze i najbardziej jakieś problematyczne zadania, które też obrazują jakieś specjalne problemy, natomiast nie są takimi zupełnie podstawowymi na poziomie liceum zadaniami. I oczywiście, jeżeli są tu licealiści, piszcie, też da się dla Was coś przygotować. Pierwsze, więc zadanie 1-3, trzy tłoki o powierzchniach A1, A2, A3 obciążone odpowiednio siłami, jak narysowano, tak? Działają na ciecz o gęstości ρ 800 kg na metr sześcienny. Określ, dla jakich wysokości słupów cieczy H1, H2 układ tłoków pozostanie w równowadze. Pomijamy ciężar tłoków, więc to, co możemy zrobić, to pierwsza rzecz, to jak już mówiłem, wyznaczenie pewnej powierzchni zerowego potencjału i to zostało zrobione. Jest to powierzchnia alfa. I teraz możemy sobie porównać ciśnienie w komorze trzeciej na powierzchni alfa z ciśnieniem w komorze drugim oraz ciśnienie w komorze trzeciej, a alfa z komorą pierwszą. I to by nam pozwoliło to zrobić, natomiast zrobimy to sobie nieco inaczej. Zaraz Wam dokładnie powiem jak. Pierwsze co, no to porównujemy komora pierwsza i druga, powierzchnia alfa, alfa. Więc w tej komorze na tą powierzchnię, zwróćmy uwagę, że ta linia jest dokładnie pod tłokiem, czyli ona dotyczy powierzchni swobodnej cieczy, powierzchni swobodnej, czyli tafli wody, można powiedzieć. Czyli tego, co my widzimy, patrząc na jezioro, to właśnie jest powierzchnia jeziora, to jest powierzchnia swobodna. I możemy tutaj zapisać, że ciśnienie, które jest wywołane na tą powierzchnię, to jest nic innego niż nasze ciśnienie atmosferyczne. Można w tym zadaniu uwzględnić, nie trzeba, ja uwzględniam, dodać ciśnienie wywołane przez ten tłok. Ponieważ tłok jest bezmasowy, no to rozpatrujemy tylko ciśnienie, siłę P3 i mamy P3 podzielone przez A3, bo pamiętamy, że ciśnienie to jest nic innego niż siła przez powierzchnię, tak? Czyli ciśnienie jest pewną miarą taką, siły podzielonej przez powierzchnię. Natomiast tutaj na powierzchnię w tłoku drugim musimy rozpatrzeć wszystko, co jest powyżej tej powierzchni. Czyli na pewno to, co będzie, idziemy od góry, no to tutaj będzie jakieś PA, dodać ciężar tłoka, P2 przez A3, A2, przepraszam, A2. No i następna rzecz, którą widzimy, no to jest wysokość tego słupa, H2, czyli mamy gęstość cieczy razy G razy H2. I z tego wzoru możemy sobie bardzo prosto obliczyć H2 i H2 to się równa nic innego niż 1 przez ρ G P3 A3 minus P2 A2. Mam nadzieję, że przekształcenia nie są Wam obce. Nie chciałbym tutaj teraz się przekształcenia bawić. Natomiast no jest to dosyć proste, żeby to przekształcić. Tak, najpierw to przerzucamy na tą stronę. Powstaje nam ten
nawias, później dzielimy przez rog E. No i jeżeli sobie podłożymy teraz wszystkie wartości, wyjdzie nam 0,3637 metra. Natomiast teraz możemy zrobić następną rzecz, czyli porównać sobie albo tłoki 1 i 2, albo tłoki 2 i 3. Zobaczmy, czym to się będzie różniło. Jeżeli sobie porównamy teraz ciśnienie w tłoku trzecim i w tłoku pierwszym, no to co my mamy? W tłoku pierwszym zapisujemy znowu, w tłoku trzecim zapisujemy znowu PA dodać P3 dodać A3. Natomiast w tłoku pierwszym mamy PA, mamy ciśnienie wywołane przez tłok A1 oraz wysokość tego słupa cieczy. A ta wysokość to jest nic innego niż H1, nie będzie widać, H1 dodać H2 i możemy sobie zapisać H1 dodać H2 ρ g. No i w tym przypadku, jeżeli sobie to przekształcimy, to się skraca, to przerzucamy sobie na tą stronę i dzielimy przez ten nawias i otrzymujemy H1 dodać H2 równa się P3 przez A3 dodać P1 A1 i to podzielone przez rogie. I teraz oczywiście otrzymamy jakąś tam wartość, natomiast my chcemy obliczyć H1, dlatego H1 możemy sobie obliczyć jako P3 A3 dodać P1 A1 1 przez rho g i od tego jeszcze odejmujemy nasze H2. Jeżeli to sobie policzymy, możemy obliczyć, że to się równa 0,64. No dobrze, to jest jedna metoda, ale powiedziałem, że są dwie. No bo przecież skoro tu mamy powierzchnię ekwipotencjalną, no to możemy to porównać, co zastosowaliśmy. Natomiast możemy pójść o krok dalej i wyznaczyć sobie nową powierzchnię ekwipotencjalną dla porównania komory drugiej i komory trzeciej. No bo zwróćcie uwagę, że jeżeli porównujemy teraz tą komorę i tą, to najniższe miejsce, gdzie ciecz jest na tej samej wysokości, najwyższe, przepraszam, miejsce, gdzie ciecz jest na tej samej wysokości, no to jest zaraz pod tłokiem P2. I w takim przypadku nasze równanie będzie miało postać, sobie tu z boku spróbujmy to zmieścić, już nie będziemy pisali PA, żeby nam się to zmieściło, ale można byłoby je tutaj uwzględnić. No to w tym przypadku mamy tylko siłę od tłoka, P2 przez A2, natomiast po drugiej stronie mamy P1 przez A1, czyli ciśnienie wywołane przez tłok, dodać H1, czyli rho g H1. No i w tym przypadku H1 to by było nic innego niż P2 przez A2 minus P1 A1 1 przez rho g i tutaj wartość wyjdzie nam taka sama. Czyli widzimy, że jeżeli porównujemy ze sobą różne ciśnienia, to zawsze możemy to zrobić względem powierzchni ekwipotencjalnej, jeżeli została ona wyznaczona, a powierzchnia ta, w zależności od tego, co z czym porównujemy, może mieć inny przebieg. Co moim zdaniem jest największą korzyścią z tego zadania, jeżeli chodzi o naukę z niego. Zadanie kolejne. Zamknięty zbiornik pokazany na rysunku. Tworzy system naczyń połączonych wypełniony wodą. Obliczy ciśnienie powietrza w komorach M i N. M i N. N i M. Jeżeli na swobodnym zwierciadle wody w komorze K spoczywa tłok o masie M 50 kg i powierzchni A 1,5 metra. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1000 hektopaskali, a wysokość słupów wody są równe, jak podano, H1, H2, H3. To jest bardzo fajne ciśnienie, zadanie. I zwróćmy uwagę na to, co mamy w nim obliczyć. Mamy obliczyć ciśnienie powietrza w komorach, czyli nie nadciśnienie, tylko ciśnienie całkowite
powiesz w komorach, tak? Ciśnienie całkowite powietrza w komorach. Oczywiście zwróćmy na to uwagę, że komora M znajduje się na tutaj innej wysokości i tutaj na innej wysokości, gdzie tutaj ta powierzchnia beta-beta, no zaznaczona niestety minusem tych rysunków jest to, że te powierzchnie są już zaznaczone, nie musimy sobie ich sami wyznaczać. Plusem jest to, że wy nie musicie patrzeć, jak ja rysuję, tak? Natomiast dlaczego to jest możliwe? Pierwsze, co powinniśmy zauważyć, no to skoro tu komora M, PM jest jakieś, no to to PM prawdopodobnie będzie mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne, które naciska nam przecież tutaj, tak? Ono jest nawet zaznaczone jako PA i ciśnienie wywołane przez ten tłok razem wzięte. Natomiast w tej komorze N, skoro ten poziom cieczy w punkcie piątym jest niżej niż w punkcie pierwszym, czyli niż w komorze K, no to ciśnienie w komorze PN będzie większe niż ciśnienie atmosferyczne i masa tego tłoku. Tak to widzimy już na pierwszy rzut oka, możemy wywnioskować i to jest dosyć ważne, jeżeli będziecie rozwiązywali jakieś zadania, żeby przyjrzeć się temu układowi i stwierdzić, czy to, co obliczyliście, te wartości, które obliczyliście, one są w ogóle realne, tak? Czy one się zgadzają z tym, co jest pokazane na rysunku. No i zacznijmy. Pierwsze, co możemy zrobić, to policzyć ciśnienie w komorze M. A więc znowu, patrzymy na komorę K i komorę my, tak, M, i sprawdzamy, gdzie najniżej znajduje się wspólny poziom cieczy dla jednej i dla drugiej komory, no i w tym przypadku będzie to płaszczyzna alfa, alfa i punkt 1, 2. Tak, ja to tak zaznaczę, żeby to było jasne. Czyli znajdujemy się zaraz pod tłokiem. No i teraz to, co możemy zapisać, no to ciśnienie wywołane w komorze K, to na pewno będzie nasze ciśnienie atmosferyczne i dodać masa tłoka podzielona przez jego powierzchnię, ale ja napiszę to na razie tak. Masa wyrażona jest w kilogramach, a my pamiętamy, że ciśnienie, no to się równa siła przez A. Czyli tą masę musimy pomnożyć razy przyspieszenie grawitacyjne, tak żeby uzyskać ciężar generowany przez tłok. Tak, ciężar nie masę tłoka, różnicę mam nadzieję znacie, rozumiecie. Natomiast co mamy po drugiej stronie? Po drugiej stronie na pewno nad cieczą działa nasze ciśnienie PM. I to ciśnienie PM, ono naciska na całą powierzchnię cieczy. Plus dodatkowo mamy tutaj jakąś wysokość cieczy. No i teraz musimy się zastanowić, jak tą wysokość obliczyć. Sprawdzamy. To jest H1, ta. To jest H2, czyli możemy już sobie tutaj zrobić dodać H1 minus H2 rho g. Tak? Ta wysokość to jest nic innego niż ta długa wysokość minus ta mniejsza wysokość, czyli H1 minus H2. Mam nadzieję, że to jest jasne. Z tego wzoru, przekształcając go, możemy sobie obliczyć PM, które się równa, tą stronę przepisujemy, PA dodać MG przez A minus H1 H2 rho G, a to się równa 1000 hektopaskali, czyli 1000 kilo, czyli 100 kilopaskali, tak? 1000 hektopaskali to się równa 100 kilopaskali, bo hekto to jest 10 do drugiej, a kilo to 10 do trzeciej, czyli tu musimy zabrać jedno zero, żeby przekształcić hekto na kilopaskale, tak? 100 kilopaskali to jest takie, powiedzmy, przeciętne ciśnienie atmosferyczne, rzeczywiście. Dodać 50, to jest nasza masa, razy 9,81 przez powierzchnię, to jest 1,5 metra. Tu się zgadza jednostka, cały czas sprawdzamy jednostki, dodać. Różnica H1 minus H2 to jest 0,4 metra razy rho,
to ja tu zapiszę razy ρ, razy g, to na przykład 9,81 to jest nasze g, natomiast ρ, gęstość cieczy. Czym było wypełnione naczynie? Oczywiście wodą. Jeżeli tak, no to to musimy sobie pomnożyć razy gęstość wody. Różnie możemy przyjąć. Ja zobaczę, jak tu przyjęli w zadaniu. Oni przyjęli sobie w zadaniu, że to się równa 1000 kg na metr sześcienny. No i musimy sobie to teraz podstawić. No i jeżeli sobie podstawimy, to otrzymamy, że PM to się równa. Ja przepraszam, pozwolę sobie to przepisać. To się równa 96,4 hektopaskala, co nam się zgadza, bo powiedziałem, tak, że tu w komorze M musi panować, przepraszam, nie hekto, tylko kilopaskala. Tu w komorze M musi panować mniejsze ciśnienie, tak, niż w komorze K. Tak? W komorze K mamy 1000 hektopaskali plus jeszcze no, ten ciężar tłoka. Tak? No, ciężko jest policzyć, by trzeba było sobie policzyć to ciśnienie, jakie jest całkowite. No ale 96,4 kilopaskala lub 9,64 hektopaskala to jest na pewno mniej niż 1000 hektopaskali, więc to się zgadza. Natomiast jeżeli chcemy policzyć ciśnienie w komorze K, zdecydowanie nadużywam słowa natomiast, musimy to zrobić poprzez porównanie w innej płaszczyźnie. Znowu patrzymy, komora K, ja to sobie wykreślę, komora N, no i teraz szukamy najniżej położonej wspólnie cieczy. No i oczywiście to będzie w płaszczyźnie beta, beta, to będzie ta nasza płaszczyzna ekwipotencjalna, to jest najniżej położona płaszczyzna wspólna dla obu dwóch komór w naszym urządzeniu. No i możemy sobie zapisać z tej strony, że P atmosferyczne dodać nasze ciśnienie wywoływane przez tłok, ciężar tłoka podzielone przez pole i musimy sobie uwzględnić tą wysokość. Dodać, ponieważ ona się znajduje nad tłokiem, nad naszą powierzchnią ekwipotencjalną, jeżeli się znajduje nad, grawitacja jest w tą stronę, no to ona będzie dodatnia, bo będzie naciskać na nas. Tak, jeżeli tu byśmy się w punkcie trzecim znaleźli, to byśmy naciskała na nas ta woda. Możemy sobie zobaczyć, że skoro to jest H2, to jest H3, to ta wysokość będzie równa H2 minus H3 rho g, a to się równa. Patrzymy sobie na tą stronę. Zwróćmy uwagę, że jedyne co jest nad tą powierzchnią, to jest ciśnienie gazu PN. No i z tego możemy sobie bezpośrednio podstawić i wyliczyć, że PN to się równa, czy znajdę 103,27 kilopaskali. Tak? I można zaobserwować, że to ciśnienie jest większe niż ciśnienie atmosferyczne. Zwróćmy sobie uwagę na to, że tu jest jeszcze ten tłok. Skoro ten tłok nie spowodował wypchnięcia tej cieczy do góry, no to możemy od razu przyjąć, że ciśnienie tego tłoka jest mniejsze niż 3 kilopaskale, tak? 3,27. Innymi słowy, skoro, że to musi być mniejsze niż to, tak? To skoro to się równa 100 kilopaskali, no to to musi być mniejsze niż 3,27 kilopaskala, tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. Ten przypadek jest nadal takim bardzo podstawowym. Teraz coś trudniejszego. Chyba moje ulubione zadanie. Do zbiornika wypełnionego powietrzem, wodą i olejem podłączono manometr rtęciowy, który wykazuje różnicę poziomu rtęci równą H. Tak, tu mamy na dole H. Oblicz wysokość H, wiedząc, że w zbiorniku jest naciśnienie PN,
N od nadciśnienia 13,3 kPa. Ciężar objętościowy oleju wynosi tau 0 800 N na metr sześcienny, a ciężar objętościowy rtęci jest równy tau HG 132 840 N na metr sześcienny. Zadanie jest banalnie proste. Ponieważ mamy obliczyć H, a tak naprawdę wszystkie pozostałe wartości znamy, no to łatwo jest tutaj wyznaczyć poziom ekwipotencjalny i będzie to oczywiście płaszczyzna alfa, alfa. I to, co musimy porównać, to musimy porównać ciśnienie w punkcie A i ciśnienie w punkcie B. Nasze H mamy tu zaznaczone. No i łatwo sobie od razu zapisać, że z tej strony jakie mamy ciśnienia. Mamy ciśnienie PA, które działa nam tutaj i mamy ciśnienie wynikające z tego słupa rtęci. Zgodnie z zasadą ciśnienia hydrostatycznego, z wzorem na ciśnienie hydrostatyczne, możemy sobie zapisać, dodać, bo nasza rtęć naciska nam w tą stronę, tak? Działa zgodnie z grawitacją rho g rtęci. Rho rtęci razy g razy h lub tu mamy podany ciężar objętościowy, więc gamma hg razy h, tak? W zależności od tego, co mamy podane, ja tu jeszcze to poprawię. Może tak zapiszemy sobie. Tutaj zapiszemy sobie gamma hg, a tutaj rho hg razy g, żebyśmy widzieli, że to jest to samo. Natomiast po drugiej stronie, co mamy? Zwróćmy uwagę, że mamy dwie niemieszające się ciecze. Tu mamy olej, tu mamy wodę. Z takich rzeczy, które nie są tu podane, to jest gamma wody. Natomiast możemy sobie obliczyć, że gamma wody, no to jest nic innego niż gęstość wody razy przyspieszenie grawitacyjne. Ponieważ przyspieszenie jest 9,81, no to mamy 1000 razy 9,81 i to się równa 9,810 N na metr sześcienny. Tak? To jest, jeżeli chodzi o jednostki, no to mamy kilogramów na metr sześcienny razy metry na sekundę kwadrat. Przyspieszenie metr na sekundę kwadrat, to jest newton, więc wychodzi newton na metr kwadrat. I zwróćcie uwagę, mamy gammę wody, która ma łączną wysokość A plus B. A plus B razy gamma H2. I teraz co jest ważne? To jest tak zwany paradoks hydrostatyczny. Zwróćcie uwagę, że nie ma znaczenia, że w tym metrze jest taka cieniutka warstewka wody, a w tym metrze, w tych dwóch metrach na tej wysokości B jest tej wody naprawdę dużo. Jeżeli wody naprawdę dużo, w sensie objętościowym, tak? Że tutaj jest dużo więcej litrów niż w tym kawałeczku, tak? Na tej wysokości. Ciśnienie hydrostatyczne nie jest proporcjonalne od ilości wody, która się znajduje nad danym poziomem, ale tylko i wyłącznie od wysokości tej wody, tak? Czyli tak naprawdę kształt naczynia może nas w ogóle nie interesować. Liczy się od punktu do punktu, gdzie się znajduje dana ciecz. Do tego musimy sobie dodać nasz olej, gamma oleju razy nasze C, dodać PN i dodać ciśnienie atmosferyczne. Dlaczego? Ponieważ według zadania jest tu nadciśnienie PN, a jeżeli nadciśnienie, no to my musimy sobie porównywać zawsze ciśnienia bezwzględne. Albo jeżeli zapominamy o ciśnieniu atmosferycznym, to wszędzie zapomnieć o ciśnieniu atmosferycznym. Natomiast no tutaj to ciśnienie było zaznaczone w zadaniu i my je też tutaj uwzględniliśmy. Ono się oczywiście skraca. No i to jest bardzo łatwe do przekształcenia, bo otrzymujemy, że H to się równa A plus B gamma H2O dodać
C gamma oleju, ja to troszkę, żeby te wysokości były najpierw, plus Pn podzielone przez gamma Hg. Bardzo proste zadanie, tak naprawdę zwróćcie uwagę, tylko dwie linijki nam zajęło. Oczywiście teraz trzeba podstawić dane wartości, natomiast ono pokazuje nam właśnie po pierwsze, na czym polega paradoks hydrostatyczny, czyli to, że nie liczy się wielkość, ilość tej cieczy, tylko liczy się tak naprawdę wysokość w ciśnieniu hydrostatycznym, oraz pokazuje nam, że nieważne co to będą za ciecze, to ich ciśnienie po prostu się ze sobą sumuje, czyli po prostu ciśnienie hydrostatyczne przekazywane jest w dół, tak? No bo w tym przypadku mówimy o ciśnieniu hydrostatycznym, więc nawet jeżeli mamy parę różnych warstw cieczy, no to po prostu, żeby obliczyć jakie jest ciśnienie na samym dole, musimy sobie dodać ciśnienie dla tych właśnie różnych warstw cieczy, czyli ciśnienie, które wywiera warstwa A, plus ciśnienie, które warstwa B, plus ciśnienie, które warstwa C i tak dalej, aż dojdziemy do danego punktu. Tak? Teraz podstawiamy wartości i jeżeli podstawicie, powinno wyjść 0,5 metra, tak? Co należało obliczyć? Szybkie, proste, ale za to pokazujące nam dwie właśnie właściwości ciśnienia, o których przed chwilą wspomniałem. Kolejne klasyczne zadanie, jedno z takich najbardziej podstawowych. Dwa kuliste zbiorniki wypełnione wodą, przesunięte są względem siebie w pionie, a wysokość o wysokość A 1,5 metra. Podłączony manometr olejowy wskazuje różnicę poziomu oleju. H, oblicz różnicę ciśnień w środkach zbiorników PA, PB. Ciężar objętościowy oleju wynosi tyle i tyle. Od razu możemy sobie zapisać ciężar objętościowy wody. Tak, pamiętamy, że to jest gęstość, czyli 1000 razy przyspieszenie 9,81, czyli 9,810 newtona na metr sześcienny. To jeszcze z poprzedniego zadania możemy zapamiętać. No i teraz tak, pierwsze co, to zwróćmy uwagę na to, że mamy tutaj manometr, rurkę, ale odwróconą. Czyli to jest ten przypadek, o którym mówiłem też na samym początku, w tym krótkim wstępie. To jeżeli mamy rurkę odwróconą, no to teraz musimy szukać najwyżej położonego wspólnego punktu cieczy po jednej stronie rurki i po drugiej stronie rurki, tak? Nie najniżej, ale najwyżej położonego. No i oczywiście, no to zadanie niestety znowu nam podpowiada, że będzie to płaszczyzna alfa, alfa, tak? To jest ten, zwróćcie uwagę, to jest najwyżej położony wspólny punkt dla oleju w rurce. No i teraz tak. Skoro to jest nasza powierzchnia ekwipotencjalna, powierzchnia zerowego potencjału, a rzeczy znajdują się poniżej, to wszystko, co jest poniżej, jeżeli chodzi o wysokość cieczy, o ciśnienie hydrostatyczne, będzie nas ciągnąć w dół, czyli będzie nam generowało podciśnienie. Natomiast to, co nam jest nadciśnieniem, no to zawsze będzie, czy tam jakimś ciśnieniem dodatnim, zawsze będzie ciśnienie w zbiornikach na przykład. Bo no, ciśnienie co do samej wartości zawsze musi być dodatnie, tak? Jeżeli spojrzymy sobie na zadanie, na treść, to mamy tu obliczyć różnicę ciśnień, tak? Nie nadciśnień, podciśnień, ciśnień, a ciśnienie może być zerowe albo dodatnie, tak? Ciśnienie bezwzględne, czyli PA i PB na pewno będą dodatnie. No i teraz tak. Wiemy, że zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu ciśnienie cieczy będzie takie samo. No to jeżeli tak, no to musimy sobie porównywać to, co jest poniżej tego punktu, powiedzmy tego punktu 1 oraz punktu 2. Czyli znowu płaszczyzna alfa, alfa i 1, 2. No i teraz idziemy od punktu 1 w dół. Pierwsze, co jest, no to jest ta warstwa oleju o wysokości H. Czyli mamy minus H, gamma 0. Minus, ponieważ znajdujemy się poniżej naszej płaszczyzny ekwipotencjalnej, tak? Czyli poniżej tego zerowego potencjału. Troszkę inaczej można sobie wyobrazić, że ten słup oleju jest, tak bardziej na ciało stałe to tłumacząc, że on w rzeczywistości jest takim, powiedzmy, ciężką linią, łańcuchem i my teraz stojąc na tej linii
czy ten łańcuch nas przygniata, czy on nas ciągnie. W tym przypadku no, ciągnie nas na dół, dlatego minus. Dalej, mamy tą wysokość x naszej wody, czyli znowu będzie minus, bo to cały czas jest poniżej powierzchni ekwipotencjalnej, czyli minus x razy gamma H2O i dodać PA. Tak? Ciśnienie jest zawsze dodatnie. To się równa. Znajdujemy się w punkcie 2 i tutaj mamy wysokość y razy gamma H2O, czyli tu mamy tą wysokość cieczy, dodać, oczywiście to jest wartość ujemna, dodać PA. Na co należy teraz zwrócić uwagę? Możemy sobie zwrócić uwagę na to, że zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu porównujemy ciśnienie do środka przekroju zbiornika. Tak? Jeżeli mamy pewien zbiornik, no to powiedzmy, że to będzie taki zbiornik, on może być otwarty, może być zamknięty, to rozkład ciśnienia hydrostatycznego w nim jest taki. Oj, przepraszam. Jest taki, tak? No, ρ, g, h. Czyli jest zależny od głębokości, jest zależny liniowo. No to teraz średnie ciśnienie będzie w tym punkcie, czyli będzie w połowie wysokości. Dlatego też, jeżeli to jest zbiornik, w tym przypadku to jest rurociąg, no to porównujemy sobie dla połowy jego wysokości zawsze ciśnienie. W tym przypadku no nie ma tu też żadnego powietrza, więc tu nie będzie żadnego nadciśnienia, czyli tu jest P równe 0, tak? Albo po prostu ten zbiornik jest zamknięty od góry. Więc w takim przypadku zawsze będziemy porównywali połowy wysokości w przepływach zamkniętych. Dobrze, no tylko pojawia się tutaj taki problem, że mamy tutaj za dużo niewiadomych. No bo jeżeli sobie teraz to przekształcimy, przepraszam, tu powinno być PB, no to PA minus PB, czyli PB idzie nam na tą stronę, czyli to wszystko musimy przerzucić tutaj. Skoro tu są minusy, to będzie to z plusem. Równa się gamma oleju razy H, dodać X gamma H2O minus Y gamma H2O. No to mamy tu to, H znamy, ale X i Y nie znamy, ale wracamy teraz do treści zadania i zwróćmy sobie uwagę na to, że mamy tu A równe się 1,5 metra, czyli wysokość A znamy. No i teraz tak, mamy tutaj HX, a tutaj mamy YA. No to zapiszmy sobie, że H dodać X to się równa to samo co Y dodać A. To jeszcze nam nic nie daje, chyba że już ktoś dowidzi. Jeżeli teraz przepiszemy ten wzór na ciśnienie, różnicę ciśnień, no to możemy tutaj wyłączyć przed nawias gamma H2O. Gamma H2O i tutaj mamy X minus Y. No to ten wzór wystarczy przekształcić tak, żeby otrzymać z niego X minus Y. X to tu, a to tu minus Y równa się A minus H. Czyli to się równa gamma 0 H dodać gamma H2O razy A minus H. No i tu należy podstawić tylko wartości liczbowe. To jest bardzo klasyczny przykład, jeżeli chodzi o zadania z mechaniki płynów, że bardzo często nie zawierają one żadnych kruczków, jeżeli chodzi o przekształcanie wzorów tych dotyczących mechaniki płynów, natomiast liczą się tutaj zależności geometryczne. Takich zadań na pewno w tym toku tych ćwiczeń będzie dużo więcej, natomiast no tutaj możemy sobie zapisać, ja znowu zerknę na moją ściągę, czy jest odpowiedź, to się równa 142,3 hektopaskale. I kolejne zadanie. Otwarty krosz w kształcie walca zanurzony jest w wodzie na głębokości H0. Obliczyć, na jaką wysokość Z wzniesie się woda w kloszu, jeżeli różnica wzniesień menisków rtęci w manometrze połączonym do klosza wynosi H równe 0,1. Wysokość H jest równa 0,2 metra.
Tutaj oczywiście przydałyby się najpierw dane z zakresu gęstości cieczy, które tutaj są. No to ze wcześniejszych zadań, niestety ten zbiór ma to do siebie, że jeżeli coś było podane przed chwilą, to nie zawsze jest to podane w kolejnym zadaniu. To się równa 9810 N na metr sześcienny. Natomiast gęstość rtęci to się równa, tu muszę przepisać, bo nie pamiętam, 132840 N na metr sześcienny. No i teraz jest to zadanie dosyć proste, ponieważ to, co musimy zrobić, to najpierw porównać, wyodrębnić może sobie dwa układy. Pierwszym układem będzie nasza urulka, drugim układem będzie nasz klosz. I teraz pierwsze, co musimy zrobić, to znaleźć powierzchnię ekwipotencjalną dla urulki. Oczywiście jest to klasyczna urulka, dlatego szukamy najniższej wspólnej powierzchni, która będzie się pokrywała tutaj z wysokością urulki. No i teraz musimy sobie porównać stronę pierwszą, dajmy na to 1, ze stroną drugą. I dla tej strony możemy sobie zapisać, że ciśnienie to jest oczywiście ciśnienie atmosferyczne, dodać ρ, może nie ρ, tylko gamma Hg razy H duże, a to się równa. To się równa ciśnieniu z tej strony. No i żeby to zrobić, no to mamy już wysokość H podaną, więc H2O, czyli wysokość od tej powierzchni do, idąc po cieczy, powierzchni gazu. I do tego musimy dodać ciśnienie gazu. I teraz musimy tutaj zastanowić się, czy należy dodać ciśnienie atmosferyczne. Jeżeli to ciśnienie atmosferyczne dodamy, w takim przypadku musimy pamiętać, że P jest nadciśnieniem. Jeżeli tego ciśnienia nie dodamy, no to w takim przypadku P będzie ciśnienie absolutnym. My to PA zostawmy sobie tutaj w spokoju, że dzięki temu P będziemy traktowali jako ciśnienie absolutne. Tak? No i teraz po to, co robimy? Może powinienem to powiedzieć na początku. Robimy to po to, żeby obliczyć nasze Z, prawda? Ja, na jaką wysokość Z zniesie się wysokość klosza. A żeby tą wysokość Z obliczyć, no to musimy porównać sobie tą powierzchnię i tą powierzchnię, ciśnienie na nich. Czyli tak, czyli jakby dla tego układu, o może tak, dla tego układu i dla tego układu, czyli alfa, alfa. I jeżeli porównamy sobie alfa, alfa, no to alfa, alfa jest równe nic innego niż ciśnienie wywierane przez ten słup wody, czyli H0 dodać, razy gamma H2O dodać PA, tak? Natomiast ciśnienie tutaj to jest nasze Z razy gamma H2O dodać P gazu. No i mamy dwa równania. Tyle, że zwróćmy uwagę na to, że wszystkie te dane, nie licząc tego i tego, są niewiadomymi. A skoro mamy dwa równania i dwie niewiadome, w takim przypadku to P możemy podstawić tu. Żeby to zrobić, musimy sobie policzyć, że nasze P to się równa PA dodać gamma HG raz duże H minus małe H gamma H2O. No i w takim przypadku z tego wyliczmy sobie na początek Z, to się równa ta część równania, czyli PA dodać H0 gamma H2O minus P, czyli minus P i to wszystko podzielone przez gamma H2O. Zadanie było dosyć proste, więc sobie to przekształćmy. Z to się równa P, A dodać H0 gamma H2O minus. I piszemy. Możemy w nawiasie albo od razu zmieniać znaki, czyli minus PA minus gamma HG razy H
minus, czyli dodać, bo tutaj jest minus, czyli dodać, H gamma H2O podzielone przez gamma H2O. No i jeżeli sobie, przepraszam, teraz to wykluczymy, to możemy wszystko podzielić przez gamma H2O i teraz to dzielimy, czyli zostaje nam H0, tego nie ma, minus, może najpierw to dodać H i minus H, tylko że tutaj nie możemy gammy HG podzielić przez gamma H2O, więc zostaje nam gamma HG przez gamma H2O. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Czuję, że nie do końca wyjaśniłem to tak, jak należałoby. Natomiast to już chyba zmęczenie. Jeżeli chcecie, żebym pokazał, jak się liczy jakieś inne zadania, macie własne zadania, których nie rozumiecie, dajcie znać, możecie się ze mną kontaktować, pisać w komentarzach albo wysyłać na maila takie pytania. Z chęcią Wam pomogę i postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, przynajmniej takie z zakresu mechaniki płynów. Dzięki za oglądanie i cześć!